Unia Energetyczna, która jest jak widzę filarem, na którym oparte będzie polskie bezpieczeństwo energetyczne według Państwa wizji. Co wtedy się stanie, jeżeli Unia Europejska i Unia Energetyczna zawiodą, tak jak zawiodą na przykład w przypadku budowy Nord Stream 2? Wtedy, no jednym, to jest, to jest oczywiście silny filar, filar naszego, naszego programu. Natomiast po pierwsze Strategię należy rozpatrywać całościowo, no i należy dokładać wszystkich starań, żeby unia energetyczna powstała, ponieważ to nie będzie problem wtedy tylko dla Polski, to będzie problem dla całej Unii Europejskiej. W związku z czym pytanie o to, czy, czy, unia, czy, unia energetyczna, czy projekt unii energetycznej czy potencjalne, e, ewentualne fiasko projektu Unii Energetycznej wpłynie na Polskę, moim zadaniem jest trochę zbyt wąsko postawione, ponieważ fiasko Unii Energetycznej wpłynie na, negatywnie na całą Unię Europejską. E, i, i, to jest, I to jest również perspektywa, w, który, w której powinniśmy patrzeć. E, perspektywa nie tylko samej Polski jako jako beneficjenta takiego, takiego projektu, ale całego kontynentu, bo to jest jedno z wyzwań, razem z wyzwaniem klimatycznym, migracyjnym oraz starzenia się społeczeństwa, na które musimy odpowiedzieć wspólnie.